występ Edyty Górniak i jej syna, Alana Krupy, podczas Sylwestra TVP w Zakopanem, stał się tematem szerokiej dyskusji i analizy w mediach oraz wśród publiczności. Edyta Górniak, będąc jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, wspiera syna w jego artystycznych aspiracjach, co doprowadziło do ich wspólnego występu. Alan, który wcześniej interesował się wojskiem, zmienił swoje zainteresowania i zdecydował się na karierę w muzyce, wybierając ścieżkę rapera. Ich wspólne pojawienie się na scenie wzbudziło szeroką gamę reakcji. Z jednej strony, była to okazja dla Alana do zaprezentowania się szerszej publiczności, z drugiej, wywołało to dyskusję na temat roli wpływów i znajomości w branży rozrywkowej. Krytyczny komentarz Natalii Niemen, córki legendarnego muzyka Czesława Niemena, podkreśla obawy dotyczące załatwiania kariery w oparciu o rodzicielskie koneksje. Jej słowa na Instagramie, ja też mam irytation na otwieranie synkowi drzwi, mogą być interpretowane jako sprzeciw wobec praktyk, które mogą być postrzegane jako nepotyzm w branży muzycznej. Sytuacja ta ukazuje nie tylko wyzwania, przed którymi stają dzieci znanych osobistości, decydując się na karierę w tej samej branży, ale także wrażliwość publiczności na kwestie sprawiedliwości i równości szans w showbiznesie. Dla Alana Krupy, jako młodego artysty, ważne będzie znalezienie własnego głosu i ścieżki, która pozwoli mu na rozwój niezależnie od sławy i pozycji matki. Włączenie się Bart Pniewski, ojca partnerki Alana Krupy, do dyskusji internetowej w obronie Alana, stanowi istotny głos w kontrowersji dotyczącej występu Alana z jego matką, Edytą Górniak, na Sylwestrze TVP. Pniewski, zwracając się do Natalii Niemen, podkreślił wartość szacunku dla młodych artystów i ich prawo do rozwijania kariery, niezależnie od rodzinnych powiązań. Jego słowa, szanowna pani Natalia Niemen, myślę, że córce tak wspaniałego artysty jakim był pani ojciec nie wypada oceniać młodych, utalentowanych artystów bez względu na to, czy imi są synami, wskazują na próbę zmiany narracji dyskusji. Pniewski również podkreślił, że Alan nie tylko jest synem znanej artystki, ale również posiada własne umiejętności i talent, co starał się udowodnić, mówiąc. Chciałbym zaznaczyć, gdyż może nie ma pani takiej wiedzy, że Alan Krupa poza tym, że jest synem jednej z największych polskich artystek to przede wszystkim jest utalentowanym muzykiem, producentem i songwriterem. Ten komentarz miał na celu obronę Alana przed zarzutami, że jego sukces jest wyłącznie wynikiem wpływów rodzinnego środowiska. Dyskusja wokół występu Alana Krupy z matką, Edytą Górniak, podczas Sylwestra TVP, przybrała złożony i wielowymiarowy charakter, szczególnie po włączeniu się w nią Bart Pniewski, ojca partnerki Alana. Pniewski, reagując na publiczną krytykę i komentarze Natalii Niemen, podjął obronę Alana, starając się zwrócić uwagę na jego talent i samodzielność jako artysty. Jego słowa skierowane do Natalii Niemen, szanowna pani Natalia Niemen, myślę, że córce tak wspaniałego artysty jakim był pani ojciec nie wypada oceniać młodych, utalentowanych artystów bez względu na to, czy imi są synami, były próbą przeciwdziałania percepcji nepotyzmu w branży rozrywkowej. Pniewski podkreślał, że ocenianie młodych artystów powinno opierać się na ich umiejętnościach i osiągnięciach, a nie na rodzinnych powiązaniach. Dodatkowo, Pniewski starał się rozwiać wątpliwości co do umiejętności Alana jako muzyka, producenta i autora tekstów, zaznaczając, że jego występ na Sylwestrze TVP został przygotowany przez Alana osobiście. W ten sposób chciał podkreślić niezależność artystyczną Alana i jego wkład w przygotowanie występu. W dalszej części swojego komentarza, Pniewski poruszył kwestię wrażliwości młodych artystów na publiczną krytykę, wskazując na potencjalne negatywne konsekwencje dla ich samopoczucia i rozwoju. Jego apel o ostrożność w wypowiedziach publicznych i większą empatię wobec młodych artystów pokazywał troskę o ich dobrostan emocjonalny. Zaangażowanie Bart Pniewskiego, przyszłego teścia Alana Krupy, w obronę młodego artysty w kontekście krytyki, jaka spadła na niego po występie z matką, Edytą Górniak, na Sylwestrze TVP, stanowi przykład wsparcia rodzinnego w branży rozrywkowej. Pniewski, w swoim długim wpisie internetowym, wyraził troskę o emocjonalne konsekwencje, jakie negatywne komentarze mogą mieć na młodego artystę. Jego słowa o tym, że Alan spędził wiele dni w studio,
przygotowując się do występu, mają na celu podkreślenie pracy i zaangażowania Alana w proces twórczy, co jest próbą przeciwwagi dla zarzutów o nepotyzm. Miewski zwraca również uwagę na potrzebę ostrożności w wypowiedziach publicznych, zwłaszcza tych skierowanych do młodych ludzi, podkreślając, jak łatwo można ich zranić i wpłynąć na ich samoocenę. Zakończenie jego wypowiedzi, w którym życzy Natalii Niemen więcej empatii, może być odczytane jako wezwanie do bardziej uważnego i wrażliwego podejścia do publicznej oceny młodych artystów. Odnosi się to do szerszego kontekstu, w jakim młodzi ludzie, zwłaszcza ci, którzy są blisko związani z postaciami publicznymi, muszą nawigować w świecie mediów i opinii publicznej. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.